5 miesięcy stanowisko zastępcy dyrektora Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji było nieobsadzone. 1 kwietnia progi wicedyrektorskiego gabinetu opuścił Grzegorz Krysa, sprawujący tę funkcję przed objęciem stanowiska zastępcy prezydenta Suwałk. Teraz w jego zastępstwie wicedyrektorem OSIR-u został Mirosław Zajko. Nie jest to trwała posada, ponieważ jego umowa wskazuje konkretną datę zakończenia pełnienia nowych obowiązków. Obowiązuje ona do końca kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu wygaśnie zapewne kadencja aktualnego samorządu, a wynik wyborów może zdecydować o zmianie lub kolejnej kadencji prezydenta miasta i jego zastępców. Możliwe więc, że Grzegorz Krysa zechce lub będzie musiał wrócić do OSIR-u. Mirosław Zajko jest postacią znaną w Suwałkach z uwagi na swą działalność w miejscowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Od lat jest działaczem WOPR-u, a aktualnie nawet jego prezesem. To ekspert w zakresie ratownictwa wodnego, ale też pedagog. Przez wiele lat uczył pływania w suwalskich szkołach. Był również trenerem klasy pływackiej, a jego podopieczni powoływani byli do młodzieżowych reprezentacji kraju.